Jesteśmy w Piaśnicy, w Lasach Piaśnickich pod Wejherowem. Tutaj realizujemy od dzisiaj przez najbliższe 5 dni zdjęcia do filmu Kamerdyner w reżyserii Filipa Bajona. To duża, epicka opowieść o Kaszubach, o losach Kaszubów i arystokracji niemieckiej, która żyła w latach 1900-1945 na ziemiach pod byłym zaborem pruskim, czyli na Kaszubach tak naprawdę. No nie wszystkie lokalizacje filmowe znaleźliśmy tutaj, część robiliśmy na Mazurach, ale chcieliśmy bardzo tutaj trafić. Ten las jest dla nas bardzo symboliczny. To nie jest łatwa realizacja, bo jednak taka emocja w powietrzu robi swoje, ale tutaj jesteśmy, realizujemy sceny bardzo trudne, sceny egzekucji, sceny rozstrzelań. Jest z nami dzisiaj na planie Janusz Gajos, są inni odtwórcy pierwszoplanowych ról, ale przede wszystkim są statyści. Statyści Kaszubi stąd. Bardzo stawialiśmy na to, żeby oni byli stąd, ponieważ to jest film nie tyle dla nich, co o nich przecież. Kaszubi grają tutaj Kaszubów, tylko że troszeczkę wcześniejszych. Z 1939-45 roku. Dzisiaj mamy statystów około 50 pochodzących stąd. I to będą statyści cywilni, chłopi, rybacy, ale również pacjenci szpitala, ponieważ historia przypomina, że w Piaśnicy rozstrzelano nie tylko ludność cywilną, inteligencję, ale także osoby niepełnosprawne.